Planuj swój dzień. Ja wiem, filmów o planowaniu było dużo, ale dzisiaj pigułka wiedzy. Więc musisz planować swój dzień po prostu. Jakby, nie wiem jak Ty, ale ja sobie nie wyobrażam wstać rano i nie wiedzieć, co mnie czeka dzisiaj. No po prostu to jest niewyobrażalne. Taki żywot się może prowadziło w liceum, bo już na studiach jakieś pierwsze planowania wchodziło, nawet już pod koniec liceum. Pierwszy kalendarz normalnie miałem i sobie planowałem. Więc planuj swój dzień. I jak to zrobić? Sprawa jest bardzo prosta. Zakładasz sobie albo zeszyt, albo notatnik, może być defaultowy notatnik w telefonie, żeby ci nie komplikować, żebyś miał pobierać jakieś milion organizerów, więc losowy notatnik, i wpisujesz w nim od 1 do 6 podpunktów, czy tam punktów, i to są Twoje zadania. I po prostu wieczorem, czyli na przykład. Dzisiaj wieczorem ja będę sobie planował na jutro, na jutro na cały dzień. Czyli będę szedł spać, już będę miał swoją wieczorną rutynę, usiądę, i zacznę, napiszę sobie tyle zadań, ile będę uważał za słuszne. Zazwyczaj mnie to jest od 4 do 6 myślę. Zapiszę sobie te zadania i pójdę spać. I rano wstaję i patrzę na tą listę, i już wiem, co mam robić, więc idę zjeść śniadanie i jestem gotowy do pracy dosłownie. Więc planuj swój dzień, to jest bardzo ważne. I niektórzy tego nie robią, ja nie wiem jak, ale musisz po prostu to robić, bo to jest coś obowiązkow obo obowiązkowego. No, jakby wstać i nie wiedzieć co robisz, albo planować z biegu, to dużo rzeczy przeoczysz i dużo rzeczy zapomnisz. A jak usiądziesz na 10 minut i skupisz się na tym, żeby zaplanować, to. Ci się poukłada, przypomnij sobie coś, czego dawno nie robiłeś i odkładałeś. I nawet jeżeli nie uda Ci się tego zrobić, co sobie zaplanowałeś, to to przełożysz na następny dzień. Więc nigdy praktycznie o tym nie zapomnisz. Więc planuj swój dzień. Dawaj znać w komentarzu, co Ty myślisz. Zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.